Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza Manager. Kontynuujemy naszą przygodę od Athletic. Ja przypominam, że kontynuujemy także naszą przygodę z Ergol.com. Z kodem Koza macie 7% zniżki, zapraszam serdecznie. Tymczasem patrzymy na to, co dzieje się w oknie trans, podczas okna transferowego, bo czekamy na propozycję, czekamy na rozwój wydarzeń, ale też podejmujemy decyzję o wypożyczeniu Newmana, bo ten zawodnik nie będzie miał wystarczająco szans, żeby u nas móc się rozwijać. Żeby u nas zabłysnąć. Zobaczcie, jak wygląda nasze podsumowanie transferów. Naprawdę ten klub wygląda zdrowo. Zarabiamy duże pieniądze, wydajemy mądre pieniądze. E, I wydaje się, że jako drużyna wyglądamy tutaj naprawdę e, bardzo, bardzo solidnie. Beatstrap dostał numer 14 i prezentuje go e, na konferencji, ale ja osobiście bardziej widziałbym tego zawodnika, dzierżącego ósemkę. E, wydaje mi się, że ona bardziej pasuje do tego piłkarza e, i. No, nie, no, dajemy mu 8 i wygląda jeszcze lepiej. Ten zawodnik, który mam nadzieję, będzie prawdziwym liderem naszej drużyny. Ale, żeby stać się nim, musi także e, postawić tutaj na rozwój. Jako, że kupiliśmy dwóch zawodników, to od razu chciałbym. Jak najszybciej z nimi pomówić, jeśli chodzi o ich umiejętności. No, i ty masz być box to boxem. Ty masz być tym naszym zawodnikiem łączącym defensywnego pomocnika z ofensywnym pomocnikiem, więc to robimy. W dodatku zakupiliśmy jeszcze tego lewego wahadłowego. Fajnie by było, gdyby się okazało, że cofnięcie go na obrońcę będzie pomocne, ale nie. On się musi nauczyć bronić, więc tutaj dajemy mu to, bo tak naprawdę bardziej jest lewym pomocnikiem. Ale ta ilość cech na pewno jest na tyle fascynująca, że. Że warto mieć tego piłkarza u siebie. Bayram e, może zmienić pozycję, w takim razie robimy mu to w ten sposób. To oczywiście nie ma wpływu na jego cenę ogólną. E, no i pracuje. Pracuje nad swoją słabszą nogą, żeby ta e, nie przeszkadzała mu w grze na, na, na prawej obronie. Czekamy w takim razie na propozycję Zaniumana. Zobaczymy, czy e, jakaś nam wpadnie. E, Kamara dostaje propozycję z Galatasaray, ale to jest marna propozycja. Nawet nie ma e, jeszcze żadnego nic dorzucenia. Nie, no. Uff. Bądźmy poważni, to jest naprawdę nasza gwiazda, już powoli, więc ja tutaj chcę dużych pieniędzy. E, patrzymy na to, co dzieje się dalej. E, czy ktoś się do nas zgłosi? Przede wszystkim po Newmana, ale obawiam się, że e, troszkę tego czasu może być za mało. E, no, zobaczymy. Czekamy. Nie ma nic. E, no, i też do nas samych jest pytanie: czy chcemy zrobić jeszcze jeden jakiś ruch na rynku? Ja nie ukrywam, że ten Jack Wilshire cały czas chodzi mi po głowie, bo. I dorzucenie jeszcze jednego zawodnika do tej drużyny. Patrząc na to, jak, jak wiekowy jest powoli już Leonard, to nie jest zła opcja, w moim zdaniem. I wydaje się, że moglibyśmy spokojnie to zrobić, bo tak, obrona jest zapełniona i zapewniona ofensywa jest w moim odczuciu fajna i silna bo z ławki wchodzi Joseph, mamy Foresta, mamy Richarda ewentualnie, no jest ten Newman więc Jack Wilsher jako kolejny element tej naszej układanki to byłoby coś fantastycznego ale z drugiej strony no nie jestem przekonany czy, czy to nie jest trochę zbyteczny luksus wydawanie pieniędzy na zawodnika tak doświadczonego z drugiej strony, czy taki zawodnik nie przyda nam się w dalszej walce, prawda? O, o wyższe cele? No bo widzimy tego Leonarda, tylko że to nie jest taka walcząca szóstka, Jack Wilcher, nie? Um, to jest gościu, który, który jest bardziej rozgrywającym od tyłu, a ja i... I wydaje mi się, że takiego piłkarza troszkę e, mamy i brakuje nam troszkę zawodnika, który będzie w stanie podostrzyć, który będzie w stanie e, ten fortepian nosić. Patrzę na tego e, Tavio i raczej nie widzę w nim e, lidera tej tutaj z, z, wchodzącego z ławki. Patrzę na tego Maxa Berda i tak, gra w obronie może być naprawdę fajna, podania też mogą być fajne. Więc patrząc na tego Maxa Berda widzimy chyba tutaj, no, no może nie Jacka Wilshera, nie przesadzałbym. Ale to nie wygląda źle i wydaje mi się, że to jest e, piłkarz, na którego postawimy. No bo nawet jeśli mamy za niego zapłacić pieniądze, takie jak za Wilshera albo większe, no to jesteśmy wtedy i tak do przodu przy jego ewentualnym e, kolejnym transferze. No bo to są tacy zawodnicy, na których e, zarabia się w momencie zakupu. E, zatem zaryzykujemy, jeśli chodzi o Maxa Berda, ale tutaj te widełki były w miarę kuszące, więc wydaje mi się, że nie powinno być źle. Zaproponujmy im Kyla Josefa. Ale oni w ogóle nim nie są zainteresowani, więc to e, niestety e, spaliło na panewce. E, I pytanie, czy, czy chcemy skorzystać jednak tutaj z kogoś jeszcze innego, kogo tutaj mamy, czy, czy nie? I zobaczmy sobie tego Kulibalego z Sheffield. Gra w obronie świetna może być dla nas. No, to jest taki przycinak, to jest taki walczak. Spróbujmy maliczyka ściągnąć, ale tu znowu, jeśli chodzi o pensję, musimy badać, no musimy to robić. Badamy to jednym z naszych najlepszych zawodników i zobaczymy, co odpowiedzą nam Sheffield. No i tu znowu, jeżeli oni nie są gotowi rozmawiać o wymianie, to my nie jesteśmy gotowi kupić tego zawodnika, bo ja wiem, że mamy pieniądze. Ale my musimy mieć plany troszkę bardziej, wiecie, e, dalekosiężne i musimy e, myśleć troszkę bardziej o tych zawodach jakby o tym, co czeka nas dalej. Z zatem, e, nie mam zamiaru w tym momencie wystrzeliwać się z pieniędzy, skoro nawet mamy poblokowanych zawodników e, z. Mamy poblokowanych, słuchajcie, zawodników z Premier League, więc skoro mamy ich zablokowanych, to, to lepiej te pieniądze trzymać, bo kiedy wreszcie będziemy mogli po nich sięgnąć, no to tam naprawdę warto będzie rzucić wtedy groszem. Zatem w tym momencie, ha, wypożyczenie oczywiście nie wejdzie w grę. Gdyby dało się Jacka Wilsera kupić za bardzo małe pieniądze, to ja to zrobię. Zobaczymy. Ale małe pieniądze to jest poniżej dwójki, no nie? Milion 800 000. Oni chcą Foresta. No, my możemy mieć kogoś, kto ich zainteresuje, na przykład w środku obrony. E, I to jest ten Atkinson. Zobaczmy. Jakby to przeszło. Atkinson ich nie interesuje. Szkoda. No bo to by było naprawdę coś fantastycznego. Eee. Zobaczmy sobie innego piłkarza Mianowicie kurcze Przepraszam was że ciągnę nosem Ale strasznie mnie wzięło kichanie i katar I dlatego też jest sporo cięć w tym odcinku Mam nadzieję że udaje mi się ukrywać Ale po prostu w tym pewnym momencie zaczynam kichać e, I po prostu jest, jest Są ciężary jakieś e, Jakieś coś chyba pyli bo to jest No ciężka sprawa widzowie Dobra e, czekajcie Środkowy obrońca, no Phil Jones nie Boczni obrońcy, no tutaj nie mamy nikogo Skrzydłowi Eee, no tu mamy Richarda, mamy Szafiry. Sh Shivę. Eee... Usuń procent. Nie. O Jezus Maria. Wymiana piłkarzy skrzydłowi. Eee, weźmy go. Pyk eee, Shiv. Eee... Procent może zostać, no tylko kwota musi zejść. Milion dwieście. Co wy na to? Ej. Uważam, że to jest bardzo dobra. Jeżeli on przyjmie nasze wymagania finansowe, a tu nie mam zamiaru się uginać, bo to nie jest w naszym interesie, żeby tu się uginać, to uważam, że zrobiliśmy naprawdę dobry deal. Dwa lata, Jack. Dwa lata cię potrzebujemy, żebyś nie odszedł za darmo. Brak klauzuli, spoko. Eee, nasza propozycja jest eee, taka. I dwie pensje z byłego klubu jeszcze. Okej, okay, 5800 spoko. 6500, to jest niezły kontrakt. Ale spróbujmy zejść tu niżej 5500. To ty chcesz wrócić do Anglii grać w piłkę Jack, nie ja. Eee, to my bardziej jesteśmy szansą dla Ciebie wydaje mi się. Okej, okay, słuchajcie, on praktycznie już zrezygnował z bonusu. I zszedł dwukrotnie z pensji praktycznie. To już jest naprawdę dobra sytuacja. Dalej się nie ruszą. Słuchajcie, uważam, że zrobiliśmy naprawdę dobry deal. Uważam, że zrobiliśmy naprawdę dobry deal. Pozbyliśmy się juniora, którego nie używamy, i sprowadzamy zawodnika do, do yy, pomocy, którego znamy przede wszystkim, jeśli chodzi o cenę ogólną, yy, i który wydaje się być naprawdę tutaj fajnym wzmocnieniem. To jest bardzo istotny tylko jeden element, żebyśmy jakby i, i, to jest bardzo istotny element drużyny moim zdaniem e, jedyne co, no to oczywiście kupiłem zawodnika bez twarzy, jest to jedyny wyjątek, który robię, Jack Wilshere jest piłkarzem wyjątkowo bliskim mojemu sercu jak każdemu kibicu Arsenalu, a poza tym uważam, że akurat dla tej kariery, tego typu zawodnik ściągnięty, to jest coś fantastycznego, bierze numer 14 e, no i zobaczymy jak to będzie wyglądało, Newman jest zadowolony z propozycji wypożyczenia i kiedy my dostaniemy za niego propozycję słuchajcie, e, to ją przyjmiemy Miemy na krótki sezon, a Galatasaray chciałoby od nas kupić Leonarda. Turcy u nas przychodzą na zakupy, ale Leonard w tym momencie jeszcze nie odejdzie. To jest piłkarz, którego możemy sprzedać po styczniowym oknie transferowym. Takie są moje założenia. Tymczasem my szykujemy się na mecz z Sheffield. Niestety nie przetestujemy naszej jedenastki z największym potencjałem. To troszeczkę mnie boli. Zobaczymy ją w troszkę gorszym wydaniu. Z Josephem, Forrestem, e, Beatstarpem tutaj jeszcze nie. Tutaj jeszcze zagra sobie Lee od pierwszej minuty. Wilsher tu na ławce. E, I Bayram musi zagrać. Kaden e, zadebiutuje. No i w ten sposób poustawiani. Troszkę tak postrzywani Wiecie, na plaster. To może być ciężki mecz. No, czułem, że tu akurat możemy przegrać. Więc. E, no, czułem, że, że, że to nie jest takie spotkanie, do którego podchodzimy z pewnością siebie, no nie? Dostajemy raporty odnośnie młodzieży. Tutaj przypominam, że zmieniło nam się już podejście i musimy mieć e, naprawdę je poważne. E, I czy pół miliona w tym momencie jest nadal interesujące nas? Szczerze nie, jeżeli chodzi o zawodników, którzy, których chcemy wziąć na, zakup, na sprzedaż, to musi być 700 tysięcy, więc podnosimy tę poprzeczkę, no bo widzicie, że tych juniorów jest coraz więcej eee, i musimy po prostu sobie to wszystko zacząć dobrze regulować. Ale takiego potencjału nie odpuszczę. To jest to, co mówiłem. Jeżeli potencjał jest dobry, a tu jest dobry, to tego zawodnika bierzemy ze sobą. Eee, ten potencjał naprawdę wyglądał tam bardzo dobrze. Eee, dobra, co się tutaj dzieje? Podziękujemy, podziękujemy. Tu może być fajnie i mam nadzieję, że będzie. Podziękujemy, 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 podziękujemy. Podziękujemy i podziękujemy. Naprawdę jestem zadowolony z tego, jak ta szkółka juniorów wygląda, ee, ale żeby była jeszcze lepsza, no to po prostu musimy podnosić cały czas, wiecie, ten pułap, no bo inaczej to będzie wyglądało w pewnym momencie już bardzo źle. Słuchajcie, ten junior wygląda fantastycznie. No i wydaje mi się, e, że tu nie, nie ma co czekać, tylko z tego chłopa zrobimy środkowego obrońcę. E, dajmy mu jeszcze troszkę czasu na defensywnym pomocniku. Żeby się trochę nauczył lepiej piłkę prowadzić, więc niech, niech dostanie przecinaka, ale tutaj będziemy szli ogólnie w środkowego obrońcę. No, jeśli chodzi o tego Venkate, zobaczmy sobie chłopaka z Oldham no bo to przecież są nasi zawodnicy, no i ja tutaj widzę napastnika. I, i to, jest, to jest to, w co idziemy, bo jest fajne tempo, strzały są naprawdę super. I fizyczność dużo lepsza niż na przykład kamary. Więc mam nadzieję, że uda nam się z niego zrobić topowego strzelca. Dwa fantastyczne transfery. Eee, znaczy dwa fantastyczne znaleziska, tak możemy sobie to powiedzieć. Eee, mamy też już pierwsze scoutingi odnośnie tych zawodników, którzy nas tam interesowali. I Tan to jest piłkarz, którego bardzo będę chciał. Eee, jeżeli się nam go uda jeszcze kupić na tym etapie rozgrywkowym, to jest super propozycja, to jest Wasza propozycja. No tylko widzimy, że jeszcze nie mamy, jak go ściągnąć, prawda? Patrzymy na to, co dzieje się przed kolejnym starciem z Rotterdamem. W tym meczu nie wystąpi jedynie Bajram z podstawowej jedenastki. Tu zobaczymy sobie Clarka w składzie, tylko czemu. No, prawy obrońca e, zagramy z bitstrapem. Czy może już tutaj dostanie szansę? Wilsher. Na razie niech zagra w takim razie tutaj. Wilsher. E, zobaczymy, jak sobie poradzi. Duńczyk e, zmieni się tutaj. E, na ataku żadnych zmian. W obronie żadnych zmian. Wszystko jest tak, jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Szybka symulacja. Wygrajmy to u siebie, proszę. No i kamera strzela, ale wydaje się, że to przejście na 4-3-3 jak na razie idzie nam stosunkowo powoli. Ale chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilkę się przy tym utrzymali. Tyrese Campbell, to jest zawodnik, który będzie naszym celem, ale jeszcze nie teraz, ale na pewno to jest zawodnik, którego warto, żebyśmy mieli wiecie na oku. Ko, to jest fajny piłkarz, no ale w tym momencie absolutnie nas przerasta pod każdym względem i Kin Wilson. Fajnie byłoby go mieć. Ale nie jesteśmy w stanie się po niego zgłosić bez zblokowany, Bardzo dużo tych zawodników mamy poblokowanych, ale fajne są to propozycje. Będę o nich pamiętał. Będę starał się tych chłopaków e, używać. Wracamy na chwilę do formacji 4-4-2. E, Z tego powodu, że wydaje się, że ona będzie dużo lepsza do e, ataku na Cambridge, e, ponieważ e, będziemy wtedy mogli zrobić troszkę lepsze, no troszkę inne zmiany, prawda? Więc przechodzimy sobie na to, to ustawienie, zarządzanie zespołem, e, i tak, tutaj zagra sobie. Fagan Walcott. E, tu wszystko jest tak, jak być powinno. E, z lewej strony wystąpi Forest, e, i nawet dajmy cię na, cel, znaczy na lewe skrzydło. E, I tu chciałbym zobaczyć Josefa z Richardsonem w podstawowym składzie. E, Richards za Clarka e, i I ty wyżej o jedno, żeby tutaj mieć ewentualne plusy. Zatem w ten sposób wygląda nasz skład. Liczę tu na zwycięstwo, bo to jest mocna jedenastka. I tak też się dzieje. No, obawiam się, że to 4-4-2 jest odpowiedzią na nasze teraz prośby. I potrzeby przede wszystkim. Nie prośby, a potrzeby. A my gramy w Lidze Mistrzów. Uuu, a, no No, no jest ten glitch karierowy. No, co mam wam powiedzieć? Jest ten glitch. Ważne jest to, że, że nie dotyka on nas jakoś straszliwie. E, co, co mogę wam powiedzieć, no, no, no jest, no po prostu jest i tyle, e, więc po prostu przesymulujmy sobie te treningi, przejdźmy i, i ten mecz, no i już nam to minęło, więc przynajmniej tyle, e, tabela się oczywiście mocno zgliczowała, ale e, na spokojnie, e, mamy kolejne raporty dotyczące zawodników, których sobie tutaj pododawaliśmy, e, no widzimy, że ten Ismaila Kulibali, to jest fantastyczny piłkarz, którego z ogromną radością zobaczylibyśmy w swoich szeregach, tak samo jak Tomiego Doyla, więc tych piłkarzy sobie zostawiamy. No tutaj jeżeli chodzi o bo miałem dobre przeczucia. Callum Jones nas nie interesuje. Liam Gibbs tak samo, to nie jest zawodnik, który jest dla nas w jakikolwiek sposób wartościowy. Jones, Gibbs, Tommy Doyle? A, dobra, to jest ten Doyle, przepraszam, troszeczkę zgupiałem. Ismaila Kulibali, tutaj znamy. E, to wszystko jest od jednego skauta, wszystko jest od Foresta. E, tak jest. No i rozmowy z Pelzu na niczym, jeśli chodzi o Leonarda. W ogóle mnie to e, nie boli. No dobra, gramy z The Exeter City. E, Skład jest gotowy. Wychodzimy w ten sposób na naszych rywali. E, nic nie zmieniamy. Nie, nic nie zmieniamy. Mam nadzieję, że wygramy, bo to jest ta formacja, która powinna gnieść rywali, ale się nie udało. Przegrywamy 1 do 2 i po raz kolejny ten nasz Oldham ma podobne kłopoty ze znalezieniem równej formy, ze znalezieniem tego tempa. Empoli chce wypożyczyć Alfiego e, do siebie, i to jest krótkie wypożyczenie bez wykupu. Super, tego chciałem, oni to dają, więc jesteśmy zadowoleni. A Newman będzie mógł znaleźć nowy, będzie mógł przenieść się do innego kraju, w ogóle potrenować. No szkoda, że nie dostajemy tutaj bardziej takich propozycji na naszym poziomie ligowym. No nie, to by było zdecydowanie fajniejsze. No ale. Tak już jest i nic z tym nie zrobimy. E, tymczasem z, e, pora na spotkanie z Boltonem, który jest na pierwszym miejscu. E, no i bardzo chciałbym, żebyśmy w tym meczu wygrali. Dlatego też spróbujemy obejrzeć sobie to spotkanie z ławki. E, będzie to mecz, w którym postawimy na Jacka Wilshera e, na środku pomocy. Zobaczymy jak on sobie poradzi. E, Byron Jones, e, tak tu Kamara jednak zagra na lewej stronie, bo chce zagrać na naszych dwóch e, napastników i Skierdo zacznie na e, ławce rezerwowych, więc w ten sposób to wygląda. Jeśli chodzi o taktykę, pressing po utracie piłki, e, długie piłki, posiadanie, wybieganie do przodu miało być chyba, nie? albo dajmy długie piłki bezpośrednie podania, e, jedynie co to musimy, za... albo, albo nie, zostawmy tak jak było, zobaczmy tak jak, zostawmy tak jak było i zobaczmy e, jak to spotkanie będzie po prostu wyglądało w ten sposób, Boldon, Bolton kontra Oldham, no Bolton to jest kawał piłkarskiej historii jeśli chodzi o Anglię, więc gramy tutaj z niebyle jaką drużyną, ale mam nadzieję, że będziemy w stanie zaskoczyć. Dobra interwencja Fuliego, naszego hiszpańskiego golkipera. No on na razie jest tym elementem, którego nie ruszam, bo radzi sobie ok. Zeszły sezon miał naprawdę dobry i wiecie, jeżeli coś w miarę działa, to nie mam zamiaru tego elementu wyrzucać, bo tak, bo, bo, bo trzeba, no nie? Więc tutaj staram się w miarę, w miarę racjonalnie do tej pozycji podchodzić. Zresztą tę drużynę i tak co okno transferowe czeka Duże rewolucje. Zresztą, jak większość drużyn na e, tym szczeblu, o czym świadczą m.in. kontrakty, jak przychodziliśmy, że tak naprawdę wszyscy mieli podpisany kontrakt na rok, dwa i, i, i tyle, nie? E, więc e, to jest naprawdę. To jest naprawdę evenement, to co my zaczęliśmy robić, że ściągaliśmy tych zawodników po to, żeby grali u nas dłużej, ale wydaje się, że nie są zawiedzeni, bo wywalczyliśmy awans. No i teraz jeszcze nie jesteśmy w stawce, która walczy o ligę wyżej, ale jesteśmy na pewno zespołem który raczej nie będzie myślał o tym czy spadnie czy nie, więc jak na Beniaminka e, psychicznie jest to komfort prawda, no i jak na razie nie udaje nam się tutaj zawiązać żadnej konkretnej akcji poza jedną, która skończyła się bardzo przeciętnym strzałem, e, więc zobaczymy jak to dalej wyjdzie teraz fatalne wyprowadzenie piłki Doyle i Jones zrobili to bardzo źle, na szczęście szybki przechwyt po stracie więc to działa i e, przynajmniej nie ma wiecie, ryzyka, że z tego coś będzie, a zobacz Teraz bardzo ładna akcja e, Motombo. E, Motombo? Ebosele. E, 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 i, I byliśmy bliscy zdobycia z tego gola. E, jestem ciekawy, 14, czyli Daka Wilshera. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał, jeśli chodzi o prowadzenie piłki. E, czy ono chociaż trochę nawiązywać będzie do jego umiejętności pod tym względem. A teraz fatalny błąd fuoli. Ja nie wiem, co on zrobił, ale. Straciliśmy przez to bramkę. Piłka była ewidentnie w jego posiadaniu, więc ja nie wiem, czy on ją przyjął nogą, czy on ją łapał i, i nie złapał, ale momentalnie tracimy drugiego gola. No i to już jest sytuacja, w której trzeba przeprowadzić zmiany. E, zdecydowany press. E, zawężamy panowie, bo dwa gole straciliśmy środkiem, bo po prostu w nas wjechali. Tu 30, a tu przechodzimy do grania jeszcze bardziej wąsko na. Wydaje się 28. Zagęszczamy formację. Jeśli chodzi o ustawienie zawodników, to chciałbym, żebyśmy tu zagrali sobie w ogóle w ten sposób: żebyś ty wszedł sobie tu. Jest przestrzeń na ciebie. SPO i Hart dostaje możliwość. Gra, gry wyżej, ale tutaj tak naprawdę wejdzie kaden i zobaczymy, e, co ten chłopak potrafi, ale to dopiero w przerwie. No, ale zmiany taktyczne już teraz zostały przeprowadzone, no bo trzeba gonić, chcemy gonić, słuchajcie, chcemy gonić, musimy gonić, e, więc już teraz w przerwie hard to nic osobistego, to jest po prostu zmiana, której potrzebujemy e, i teraz ją przeprowadzimy, a ja jestem totalnym zbanem, bo nie zabrałem ze sobą naszego duńskiego kolegi e, i to jest duży błąd, to jest duży błąd, ten błąd może być. Piekielnie ko, kosztowne. Więc jedna zmiana zrobiona na razie. Zobaczymy, co ona nam da. E, ale to, że nie wziąłem naszej ósemki, to jest, to jest, to jest wielka wtopa, którą poczyniłem. No nic, zobaczymy. E, przedstawiony zespół. Zobaczymy, jak ta dwójka będzie latała e, po boku. E, jego numer, słuchajcie, będziemy musieli zmienić. Bo nie może być tak, żeby e, ten zawodnik, którego wypoczęliśmy, żeby stracił numer, bo on e, jakby. Wraca na. On, on ma wrócić na, na swój numer. Z nim jesteśmy dogadani, że on jest naszą dwójką, więc e, takiej opcji nie ma. E, no dobra, przekwytujemy piłkę i zobaczymy, czy będziemy w stanie coś tutaj wreszcie zrobić. E, niestety, ta nie, e, futbolówka nie trafia ani do Richarda ani do Josefa. E, nie jesteśmy w stanie jak na razie ich nakarmić. Teraz e, miał więcej miejsca e z boku uderzenie zablokowane. Zobaczmy, rzut rożny, czy coś z tego wyjdzie. E, zbieramy piłkę. Jest Willsher Nie zły strzał. E, to wyglądało naprawdę dobrze, ale niestety Niestety piłka nie skończyła w siatce. Kolejna zbiórka e, przed e, polem karnym, i to jest bardzo istotne, że to nam się udaje. E, fajna akcja oskrzydlająca. E, niestety nie jesteśmy w stanie nic z tego zrobić. No dobra, czekamy dalej na to, co będzie e, się tutaj działo. Uderzenie Wilshera, ale niestety piłka w rękach bramkarza. Nie wydaje mi się, żebyśmy byli w stanie coś tu jeszcze zmienić, ale nie mam zamiaru się poddawać, e, bo cel zostanie zmieniony prawe skrzydło i tu zobaczymy skierdo. no i na boisku pojawi się jeszcze Forest. a nie, już nie może się pojawić, więc to są wszystkie zmiany, których chcieliśmy dokonać. Jack Wilshere, żółta kartka, w jego miejsce pojawi się na boisku od razu Lee, więc nie ma ryzyka, że Anglik dostanie drugą żółtą w efekcie czerwoną tymczasem kolejna akcja oskrzydlająca no i trzeba powiedzieć, że ten kaden jak wszedł, to robi robotę bardzo dobrą i, i że ta lewa strona bardzo mu pasuje i zastanawiam się czy nie będziemy szukali jakiegoś ustawienia, które będzie premiowało tego wahadłowego, no bo zobaczcie, jak on z tym otwartym korytarzem jest w stanie zrobić przewagę. E, no i może to jest moment, w którym musimy pomyśleć o grze wahadłowymi, ale jeżeli my takiej sytuacji nie kończymy, to ja już naprawdę nie mam pytań. i Nie wiem, czy wy też to widzicie, jak wielka jest różnica pomiędzy symulacjami e, Paris Saint-Germain, czy innymi wielkimi zespołami, a nami, jeśli chodzi o, o wykończenie, bo to, jak napastnicy nie są w stanie mocno kopnąć piłki, albo celnie, to jest nieprawdopodobne, ja już wiecie. Nie mówię, że mają zdobywać bramki pokroju Kiliany Mbappé, który w lidze mistrzów mijał wszystkich i strzelał, ale. To, że nie jesteśmy w stanie strzelić z pięciu metrów tak, żeby bramkarz miał problem, to jest niepokojące, nie? A to już są naprawdę piłkarze, którzy mają statystyki strzałów na nie najgorszym poziomie. Kolejne fajne rozszerzenie gry. Eee, dośrodkowanie, ale niestety nic z tego nie ma jeszcze, kamera próbuje. No, i koniec spotkania. Koniec spotkania, które przegrywamy. Ale ten mecz dał nam sporo do myślenia. Pokazuje, że taki kaden e, jako wahadłowy jest w stanie zrobić fantastyczną robotę. E, I wydaje mi się, że tego zawodnika będziemy chcieli e, jak najbardziej pchać do składu, bo, bo to wyglądało po prostu świetnie. Zmienimy mu oczywiście numer, tak jak powiedziałem. Ja nie chcę, żeby on grał z dwójką. E, powinienem na to zwrócić uwagę wcześniej. Mój błąd, że robię to dopiero teraz, e, ale to zrobię, zatem zmieniamy numer, e, dajemy mu 22, jeżeli jest wolne na przykład. Proszę bardzo. 22, bo dwójka czeka na Parkera. Parkera, który, na którego warto zwrócić uwagę, słuchajcie, ponieważ jeżeli spojrzymy tutaj, zobaczcie, to już jest plus 4 oceny ogólnej. Wiedziałem, że to wypożyczenie jest, będzie mu potrzebne. Tak samo P Pankal, tak samo Parks. To wszystko były dobre decyzje, ale przede wszystkim Joseph Parker rozwija się tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. I to jest bardzo dobra wiadomość. To jest bardzo dobra informacja. No, a my musimy zastanowić się, jak chcemy w takim razie, żeby ta nasza drużyna nagrała. No bo jeżeli ja chcę mieć tego wahadłowego w grze, no to musimy zastanowić się jak to zrobić. Newman wypożyczony, więc po otwarciu zimowego na transferowego z tym panem będziemy się żegnali. My wiemy już, jak wygląda Alex Scott. E, więc zobaczmy tego zawodnika i wiemy, że to jest piłkarz, którego bardzo byśmy chcieli. E, no ale tutaj finansowo mogą być problemy nie tyle, jeżeli chodzi o samą e, sam fakt transferu, ale po prostu e, utrzymanie pensji tego zawodnika. E, w niezłej formie jest ostatnio Richardson i chciałby zagrać. Rozważę Twoją prośbę. Wydaje mi się, że tutaj nie ma problemu, żebyś wystąpił w kolejnym starciu. E, ale tu poszukamy innego ustawienia. Poszukamy innego ustawienia, bo chciałbym e, wykorzystać moment te, tego. Wahadłowego e, i, i dla niego e, zmienimy, słuchajcie, tutaj ustawienie. Dla niego zmienimy skład. E, na mecz z Blackpool wyjdziemy piątką obrońców, e, ale po to, żeby ci wahadłowi mogli zagrać. E, bo mamy wahadłowego i to jest rozwiązanie, którego jeszcze nie testowaliśmy. E, zaraz zaprezentuję wam to, o co mi chodzi. Wydaje mi się, że formacja, no musi być piątka z przodu, jakby z przodu, w sensie, że do gry, żebyśmy mieli tutaj. Okej, okay, właśnie to No i Ebosele będzie naszym prawym wahadłowym Ja wiem, że na razie mam Ilus, ale on może być wahadłowym I uważam, że to będzie fajna opcja Troszkę jak Bukayo Saka Cofnięty Bayram zmieni się tutaj z z, 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 z kadenem. I to jest miejsce właśnie po to, żeby ten kaden mógł grać. Lee wypada na razie z jedenastki. Gramy tutaj Doyle'em lewy, lewy wonożnym, Jonesem na środku, a tu zaprosimy sobie na razie Clarka, a z Liego z spróbujemy zrobić środkowego obrońcę. Skierdo traci miejsce na rzecz Josefa. Tu mamy potem strapa z Leonardem. Rolę kapitana dostanie. W tej drużynie yy, Clark, wydaje mi się, że w tym momencie to jest ten, który będzie miał opaskę, yy, więc zapisujemy to sobie. A ja chciałbym zobaczyć, ile Lee będzie się zmieniał w środkowego obrońcy, bo jak tak patrzę na niego, to wydaje mi się, yy, że naprawdę ten gościu na lewej obronie, yy, przepraszam, na środku obrony, będzie miał lepsze statystyki niż na lewej obronie. Plan I yy, yy bo ta obrona jest naprawdę przyzwoita jak na tego typu zawodnika, spróbuj, zobacz, bo tu może naprawdę pójść ta ocena wyżej i wtedy tego zawodnika damy sobie do podstawowej jedenastki, więc jesteśmy gotowi, słuchajcie, zobaczymy jak Ebo Sele zadebiutuje w tym ustawieniu, w meczu z Blackpool remisujemy, Richardson strzela, Doyle strzela, patrzymy na oceny i tak, Kaden zagrał tragicznie, Ebo Sele zagrał źle, ale chcę się tego ustawienia chwilkę potrzymać, bo uważam, że naprawdę mamy potencjał do takiej gry e, i chcę to zobaczyć. Zobaczmy też, jak skoczy ocena ogólna tutaj. No właśnie, no bo to jest to, e, na co czekaliśmy. Bardzo chciałbym, e, żeby ten młody popracował teraz. E, nad strzałami, ale potem przerobimy go na szpice. Nie, Teraz niech będzie szpicą, a potem będziemy się zastanawiali, co dalej, ale trzeba powiedzieć, że tutaj e, mamy kolejnego, naprawdę imponującego napastnika e, w. Młodym wieku, więc to jest fantastyczna sprawa. No i co, lecimy dalej, czekamy na kolejne wyniki, ale trzeba przyznać, że wreszcie musimy zacząć równo punktować, bo w innym wypadku szansa na awans w pierwszym sezonie. Będzie naprawdę marna, e, no nic, czekamy na to co wydarzy się w meczu z Charltonem, e, jest to bardzo YouTubeowy zespół, ponieważ e, na stadionie Charlton swoje spotkania, które myślę oglądaliście, e, grali Sidemeni między innymi, e, niestety kolejny mecz kończy się kolejnym remisem. I to jest sytuacja, która mi się nie podoba, że znowu niestety dzielimy się punktami z naszymi rywalami. Ale utrzymamy teraz tą formację, utrzymamy ten skład i zobaczymy. Jedyną zmianę, jaką zrobię przed meczem ze Swindon, to będą zmiany wynikające z wypoczęcia naszych zawodników. I tak, chciałbym tu zobaczyć Fagana i tu zobaczymy Bayrama. No dobra, zrobimy troszkę więcej zmian i tu Wilshera. I to jest wszystko, co chciałbym zrobić. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Kolejny REMS. Aj, aj, no niesamowite, znowu wpadamy w tą spiralę dzielenia się punktami, no i z jednej strony się nie przegrywa, z drugiej strony e, na pewno nie są to wyniki, które dają radość, no i ty bądź teraz sobie kolego e, defensywnym obrońcą, wydaje mi się, że tutaj powinieneś popracować troszkę nad tym, chociaż w sumie rozgrywający obrońca e, też pozwoli ci potem wrócić na bok defensywy, więc to nie jest problem, e, czekamy w takim razie na kolejne starcie. W meczu tym nie zagra Jones. Tu zobaczymy Harta. Przyniesiemy się o jedno oczko. Clark zagra. Tu natomiast chciałbym, żeby chciałbym zobaczyć sobie Lee. No i oczywiście rola kapitana przypadnie Hartowi. Skoro jest na boisku, to będzie miał opaskę. I w tym meczu. Wygrywamy, już myślałem, że będzie remis Ale Lee daje nam jakże cenne, no i dające radość Trzy punkty, więc to cieszy bardzo No w przeciwieństwie do tego, że tutaj musimy przebijać się Przez ten e, nonsens e, zgliczowanej Ligi Mistrzów Że to jeszcze nie jest naprawione, naprawdę no. Rozumiem, że w jednej karierze to się działo Ale że zaczęliśmy kolejną i, i, i też jest ten, ten, ten po prostu idiotyzm Niesamowite. No nic. Czekamy na spotkanie z Ipswich. Eee, to jest drugi zespół w tabeli. My jesteśmy gotowi ich podjąć. Mamy skład gotowy. Wygrajmy z nimi, proszę. Wygrywamy. Richardson. I Józef, czyli nasi napastnicy, e, zaczynają się dobrze rozumieć. Bardzo to cieszy, słuchajcie. E, niezadowolony jest Iskierdo z tego, że e, na razie wypadł z jedenastki, ale po prostu zmieniliśmy troszkę system. E, no i on padł tego e, chyba największą ofiarą, tak naprawdę. E, patrzymy na zawodników, których tutaj dostajemy. No i tym razem nie będę zły na naszych skautów, bo ostatnio dostarczyli nam dwie takie perły, e, że tutaj absolutnie mają e, szansę ode mnie. Sekundkę odpocząć, i, i mogą jeden czy dwa scoutingi mieć trochę gorsze. No bo tam dostaliśmy naprawdę takich zawodników, dla których zatrudnialiśmy e, tych naszych e, tych naszych skautów. Zastanawiam się, czy nie chcemy Ebosele coś zmienić w treningu, e, żeby go trochę bardziej jednak przystosować do grania na tym boku. E, zobaczmy, plan rozwoju. E, Weź zrób tego wspierającego chłopaku, bo wydaje mi się, że tutaj nie zaszkodzi ci to. A jeszcze bardziej będziemy mieli w Ciebie wszechstronnego zawodnika. Co mamy zrobione, to mamy zrobione. Ja chciałbym właśnie w szkółce tylko zobaczyć, czy oni coś tam jakieś jeszcze postępy robią. No tutaj Bitman pracuje, no i ten nasz napastnik pracuje. Ty robisz tego przecinaka. No i rób go dalej chyba, bo tutaj na razie na spokojnie. To jest zawodnik, którego doskonale wiem, że będziemy chcieli dać jako środkowego pomocnika defensywnego. Ja o tym pamiętam, więc w sumie rób teraz cofniętego rozgrywającego, bo to ci wymaksuje podania i dribbling, a resztę będziemy robić już przez obronę. Więc w ten sposób działamy. Tymczasem lecimy sobie w kierunku kolejnych miesięcy. Plan na tych juniorów też jest taki, żeby ich w okolicach końcówki listopada wziąć i wypożyczyć, żeby oni na przyszły sezon do nas wrócili, i wtedy podejmujemy decyzję, czy ich sprzedajemy, czy z nami zostają. Ale naprawdę ta nasza szkółka. Działa, na, działa prężnie. Gramy teraz z Hardpool, zespołem, który znamy bardzo dobrze, zespołem, który obecnie jest drugi w tabeli. No i mam nadzieję, że uda nam się z tą drużyną zwyciężyć. Fajnie by było podtrzymać tę dobrą serię. No i udaje nam się to. Richardson i Leonard pisują się na listę strzelców. Fantastyczna sprawa, że ten nasz zespół wreszcie zaczyna funkcjonować, że to zaczyna działać. E, I tak naprawdę ta zmiana została, słuchajcie, z, z, za jakby zapoczątkowana przez gościa, który nie wiem, czy możemy go nazwać objawieniem, ale na pewno możemy nazwać go impulsem do zmian. E, a chodzi oczywiście o tego naszego e, Robertsona, e, którego tutaj mamy, czy też Kirana Tyranny. E, nie wiem, nie wiem, którym jest, te, e, którym jest on Szkotem. E, wiem natomiast, że e, Kaden. No, no, wprowadził się do drużyny. Powiem tak, dużo lepiej to wyglądało w tamtym konkretnym meczu niż widzimy to w statystykach, ale jest impulsem zmi zmiany, która jest zmianą obiektywnie dobrą, patrząc na wyniki w tabeli. E, więc. Po prostu się cieszmy, że do, że do tego doszło i e, tyle. Mamy kolejne raporty. Zobaczmy, czy tym razem e, będą jacyś ciekawi juniorzy, czy jeszcze tutaj trwa posucha e, po tych fantastycznych znaleziskach. Jeden junior był niezły, więc go bierzemy. E, dalej jednak wygląda to dosyć słabo, jeśli chodzi o młodzież z Oldham. E, zobaczmy sobie jeszcze kolejne rozdanie, które tutaj mamy. I e, to nie wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze, to nie wygląda dobrze. I to nie wygląda dobrze, ale jednego zawodnika sobie wzięliśmy. Zobaczymy, jak to będzie. No, zarząd jest zachwycony naszą postawą, bardzo mnie to cieszy. My mamy tutaj lewego lub środkowego obrońcę, no raczej środkowego. Zróbmy go od razu tutaj, bo patrząc na inne atrybuty, nie widzę potencjału na to, żeby ten chłopak. Mógł się rozwijać jako zawodnik w jakikolwiek sposób kreatywny na boku. E, patrzymy w takim razie na to, co czeka nas dalej. Spotkanie z Shrew Shrewsbury, czy Shrewsbury. E, Atkinson chciałby zagrać, ale dla tego zawodnika nie ma nadziei. Sorry, chłopaku, ale e, tak jak jestem, no, no nie, no nie dostaniesz szansy. Ogólnie w tym meczu wyjdziemy formacją. Z bocznymi pomocnikami, bo chciałbym, żeby ten iskierdo wreszcie dostał e, możliwość gry. E, dostanie także swoją szansę e, Fagan Walcott to jest pewne. E, I z tych, którzy grają troszkę mniej, no to Jack Wilcher musi wystąpić w tym spotkaniu. E, czy ktoś jeszcze tu zagra? Hmm, Richards, Richard ze Bosele. Zobaczymy, Richarda, jak sobie poradzi od pierwszej minuty zabierzmy ze sobą na to spotkanie także zamiast Phila Jonesa Ebosele, Newmana możemy zabrać ze sobą tutaj za Lee, a Forrest zagra sobie tutaj za Kamarę no, w ten sposób, więc dużo pozmieniałem, ale no musimy też dać troszkę tym innym zagrać. W tym meczu mam nadzieję, że wygramy mimo wszystko. Tak też się dzieje i Forrest, słuchajcie, na tym e, lewym skrzydle zrobił robotę genialną, e, więc to jest na pewno duży plus, że twutwo odpukać całkiem nam się ten zespół e, rozpędził. Gramy teraz z MK Dons, a Ebosele dostał powołanie do reprezentacji Irlandii. Serdeczne gratulacje, to jest naprawdę fajna sprawa. W jego miejsce powinien zagrać Bayram jeżeli się nie mylę. Eee, zobaczmy. Zagrał Boro. No i to mógł być ten problem. Więc tutaj widzimy, że te zmiany musimy tych zmian będziemy musieli dokonywać samemu. Ale słuchajcie. Eee... Kiedyś trzeba było przegrać. Byliśmy w naprawdę dobrym ranie, więc czasem punkty trzeba stracić. Teraz gramy z komp i ważne jest to, żeby po prostu w tym meczu już dobrze to wyglądało. Patrzymy zatem, jak ta sytuacja nam się poukłada. No i niestety obawiam się, że Bossele będzie zawodnikiem, z którym się będziemy musieli pożegnać, ponieważ 75 to jest taka granica, w której trzeba będzie sprzedawać zawodników, żeby nie zablokować ich potencjału i jakby rozwoju w tej lidze, w której jesteśmy. Bo kiedy będziemy w Championship. No to wtedy tą granicą będzie 80, ale tutaj, jeżeli ktoś ma 75, wtedy już nie będę miał argumentów, będzie musiał odejść, bo nas przyrośnie. E, no tutaj z tym juniorem widzimy, że e, raczej nie ma co e, trzymać za bardzo, więc jego sobie przeniesiemy już do drużyny seniorów e, i będziemy zastanawiali się, co dalej. Tymczasem patrzymy na sytuację w tabeli, no i ta e, wygląda nie najlepiej. W sensie jesteśmy na spokojnym środku, ale nas interesowałyby bardziej te pozycje wyżej. Mamy 26 punktów. E, no i strata do. No, do lidera to jest gigantyczna, a do miejsca numer 6, no to jest. E, Pięć oczek, tak? No, czyli jest to do zrobienia, ale musimy trzymać tempo. Widzimy, że ta czołówka e, naprawdę daje radę z resztą ligi, tutaj to rozwarstwienie jest widoczne. Jeśli chodzi o to starcie, to tutaj musimy dokonać zmian. I tak, Phil Jones e, zmieni się z Faganem. E, tutaj, Beat the Strupp, e, zostanie. E, bossele się z kim zmieni? Tak jest, Bayram dostanie szansę, e, bo ostatnio te mecze nie szły tak, jakbyśmy tego chcieli. No i jeszcze jedna zmiana, mianowicie e, Kamara zagra na szpicy. No, nie może do końca, bo chciałbym zobaczyć Iskierdo. A czy Iskierdo może zagrać na ataku? No, zobaczymy, jak sobie poradzi. Więc w ten sposób wychodzimy na Bristol i wygrywamy 2 do 0. Bayram strzela, Richardson strzela. Zatem ee, nasz prawy wahadłowy poradził sobie bardzo dobrze i musi dostać okazję w kolejnym starciu. Ale jak ono będzie wyglądało? Jak to wszystko będzie się prezentowało? Tym przekonacie się w kolejnym odcinku. Jeżeli dobrze liczę, to jest to materiał w niedzielę. Zatem my widzimy się już jutro, w poniedziałek. Za dziś bardzo Wam dziękuję i mam nadzieję, że nie pogubiłem się w tym liczeniu.